Matka Najświętsza, w dniu swojego wniebowzięcia, uczy nas prawdy rozradowania się ducha ludzkiego w Bogu, Zbawicielu. Czymże innym bowiem jest wniebowzięcie, jak nie ostateczną radością, spełnieniem całego jej życia doczesnego. Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, mówi Matka Najświętsza i do nas, ludzi XX wieku, którzy bardzo często, mimo wszystkich zdobyczy i osiągnięć, jesteśmy przygnębieni, a nawet bliscy rozpaczy. Mówi to Matka Boża ludziom tej epoki, która z jakąś obłędną pasją chce oderwać się od Boga, źródła radości i szczęścia, zamiast do Niego lgnąć, szukać wszystkich dróg wewnątrz i na zewnątrz, w człowieku i w życiu społecznym, w pracy, w cywilizacji, w rozrywce, by się do Niego zbliżyć. Uroczystość dzisiejsza jest radosna, pełna głębokiej jasności, wielkiego światła, które spłynęło na rodzaj ludzki i stale spływa z Ewangelii dobrej nowiny. Maryja jest szczególnie prześwietlona tym światłem. Jest przeźroczysta, łaski pełna i pełna macierzyństwa. Coraz bardziej ujęci jesteśmy jej duchowym pięknem, które dojrzewało od chwili niepokalanego poczęcia, a które się spełniło w dniu, gdy przekroczyła próg doczesności, aby zjednoczyć się z Bogiem Ojcem, Synem swoim i Duchem Świętym. Moi drodzy bracia i siostry, tę radość przeżywamy dzisiaj w całej naszej Ojczyźnie, a także we wszystkich krajach i kontynentach. Wystarczy jednakże przejechać po drogach naszej Ojczyzny, ażeby zobaczyć, że jest to jakaś szczególna radość Polski chrześcijańskiej. Kiedy tutaj w Ludźmierzu do was przemawiam u stóp Tatr, to duchem jestem obecny w różnych miejscach naszej ziemi. Przede wszystkim w duchu pielgrzymuję do przesławnej zebrzydowskiej Kalwarii, do której podążam jutro. Duchem dążę do Bazyliki Mariackiej, głównego sanktuarium Matki Bożej w królewskim mieście Krakowie. Podążam do świętej Lipki, o 700 kilometrów stąd, na Mazurach, gdzie w ostatnią niedzielę wspólnie z księdzem prymasem ukoronowaliśmy czcigodny obraz Matki Bożej. I podążam, moi drodzy, do Studziannej w diecezji sandomierskiej, gdzie będziemy koronowali obraz Matki Bożej w najbliższą niedzielę. I duchem dążę na Jasną Górę, gdzie uroczystość Niebowzięcia jest centrum liturgicznego kultu w naszej Ojczyźnie. Wszędzie tam podążam, jestem razem z wami, drodzy pielgrzymi, drodzy bracia kapłani. Spod Tatr, z Ludźmierza, posyłamy do was wszystkich, do tych miejsc, jak gdyby wici święte wielkie radości ducha ludzkiego. Radości, której początkiem jest nawiedzenie, kresem w niebowzięcie. Radości poprzez Maryję, której wyrazem jest Magnifikat. Posyłamy wici do tych miejsc, gdzie ludzie tak samo czują i wierzą, tak samo miłują i radują się, żyją nadzieją, jak my tutaj, u podnóża wspaniałych Tatr. Oto wszyscy dzisiaj patrzymy w stronę Maryi, tak jak kiedyś patrzyli w jej stronę apostołowie, gdy ją żegnali. Odchodziła bowiem ze swojego ziemskiego domku do niebiańskiego domu Ojca. Święty Jan, apostoł i ewangelista, któremu Pan Jezus na krzyżu powierzył swoją matkę, napisał później: wielki znak ukazał się na niebie. Słowa te napisał z myślą o Matce Bożej, o której mówił: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie jej korona z gwiazd 12. My wszyscy dzisiaj zjednoczeni w głębokim uwielbieniu, zachwycie dla Maryi Wniebowziętej, patrzymy w nią jako wielki Boży znak, którym wszystkie sprawy Boże i ludzkie złączyły się w jedno. A to, co Bóg tak w jedno złączył, ma pozostać złączone. Niech człowiek tego nie rozłącza. Niech człowiek nie szuka dróg swojego zbawienia poza Bogiem. Niech wielbi Boga, ażeby jak jej duch,
i nasz duch mógł się ostatecznie rozradować w Bogu Zbawicielu naszym. Amen.